najpopularniejsze są Hiszpania, Włochy, Portugalia, ale teraz po Ukrainie przyszedł czas na Rosję. Studenci naszego wydziału mają szansę po raz kolejny wyjechać na wschód. Nie zdecydowałeś się na wyjazd w ramach Erasmusa? Nic straconego. Co powiesz na miesiąc, dwa, a nawet trzy miesiące spędzone w pięknej Moskwie? Myślę, że sami sobie Państwo wyobrażacie, tak? Wieczorny spacer po Placu Czerwonym, przechadzka po Parku Gorkiego, obejrzenie zbiorów Galerii Tretiakowskiej. No Moskwa jest niezwykle urokliwym miejscem. Te wszystkie urokliwe miejsca możesz zobaczyć na własne oczy dzięki kolejnej propozycji naszego wydziału. Stypendium na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym. Inicjatorem wymiany jest profesor Andrzej Stelmach, któremu w sprawach organizacyjnych pomaga magister Joanna Kałużna. Nasz Pałac Kultury w Warszawie to może byłaby ta jedna wieża. To właśnie ona poprowadzi informacyjne spotkanie w najbliższy czwartek o 16:45. Zakwaterowanie i zwolnienie z opłat za wizę zapewnia wydział. Samemu trzeba zapłacić za przejazd i utrzymać się, ale te koszty są niewielkie. Jeżeli Państwo nie będziecie chodzili do najlepszych restauracji w Moskwie, to spokojnie przetrzymacie na budżecie studenckim. Na co czekasz? Pakuj plecak i ruszaj do Moskwy.
zamówienia, ale dla chcącego nic trudnego. Dla Flesza Anna Zabłotna. Najpopularniejsze są Hiszpania, Włochy, Portugalia, ale teraz po Ukrainie przyszedł czas na Rosję. Studenci naszego wydziału mają szansę po raz kolejny wyjechać na wschód. Nie zdecydowałeś się na wyjazd w ramach Erasmusa? Nic straconego. Co powiesz na miesiąc, dwa, a nawet trzy miesiące spędzone w pięknej Moskwie? Myślę, że sami sobie Państwo wyobrażacie, tak? Wieczorny spacer po Placu Czerwonym, przechadzka po Parku Gorkiego, obejrzenie zbiorów Galerii Tretiakowskiej. No Moskwa jest niezwykle urokliwym miejscem. Te wszystkie urokliwe miejsca możesz zobaczyć na własne oczy dzięki kolejnej propozycji naszego wydziału – stypendium na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym. Inicjatorem wymiany jest profesor Andrzej Stelmach, któremu w sprawach organizacyjnych pomaga magister Joanna Kałużna. Nasz Pałac Kultury w Warszawie to może byłaby ta jedna wieża. To właśnie ona poprowadzi informacyjne spotkanie w najbliższy czwartek o 16:45. Zakwaterowanie i zwolnienie z opłat za wizę zapewnia wydział. Samemu trzeba zapłacić za przejazd i utrzymać się, ale te koszty są niewielkie. Jeżeli Państwo nie będziecie chodzili do najlepszych restauracji w Moskwie, to spokojnie przetrzymacie na budżecie studenckim. Na co czekasz? Pakuj plecak i ruszaj do Moskwy. To już wszystko. Wraz z 40. odcinkiem pewna epoka dobiegła końca. Od kolejnego wydania Flesza będziecie mogli nas oglądać nie we wtorki, a w czwartki. Do zobaczenia.